Witam po pewnej przerwie, tym razem ponad dwumiesięcznej. Obiecałem kilka tygodni temu film o amfoteryczności, ale to jest film szczególny, ponieważ poruszam w nim kwestię dosyć kontrowersyjną. Jest to kwestia amfoteryczności, ale film jest nieco inny niż poprzedni film o amfoteryczności. Dlatego, że jeden całkiem obszerny film o amfoteryczności żeśmy już kręcili ponad 2 lata temu. Natomiast teraz chcę poruszyć kwestię kilku przypadków, które są bardzo kontrowersyjne. Zaczniemy może od glinu, który akurat nie ma żadnych kontrowersji. Wiemy, że wodorotlenek glinu jest amfoteryczny, tak? Czyli jeżeli do roztworu soli glinu, tu mam akurat 1,5-molowy roztwór siarczanu glinu, dodamy wodorotlenku sodu, najpierw strąci nam się osad, tak? A pod wpływem nadmiaru wodorotlenku sodu lub innego mocnego wodorotlenku, on zacznie przechodzić nam w związki kompleksowe. No to sprawdźmy, jak to wygląda. O, przepraszam. To wynika z mojego zakręcenia. Tu mam już przygotowany odlany roztwór. To jest 0,5-molowy roztwór siarczanu glinu. 3 ml odmierzam sobie do jednej probówki. Teraz do tego roztworu dodamy taką samą objętość roztworu NaOH, ale o stężeniu 3 razy większym. To jest specjalnie tak wybrane stężenie, żeby one reagowały stechiometrycznie po zmieszaniu w stosunku objętościowym 1 do 1. Strącił nam się osad wodorotlenku glinu. Jeżeli ja tam teraz zacznę dodawać nadmiaru zasady, to ten osad zacznie nam się roztwarzać. O, już widać, proszę bardzo, pięknie. Spróbujemy go jeszcze troszkę ruszyć. O! Pięknie, całkowicie się roztworzył. Jest to stosunek molowy 1 do 6, czyli no powiedzmy otrzymaliśmy ten heksahydroksoglinian sodu. To, co się tu przedmuchuje argonem, to zaraz pokażę. Tu już jest probówka przedmuchana, ta się jeszcze przedmuchuje. To zaraz wyjaśnię, po co to tutaj jest. Specjalnie wybrałem glin jako taki przykład, bo kolejny kation, który sprawdzimy, to jest chrom, chrom 3. A więc jeśli teraz przerzucimy na drugą planszę z tych przygotowanych, tak, jeśli przerzucimy na tę drugą planszę, no to mamy taki podobny schemat narysowany, ale dla z kolei chrom. To już tę końcówkę odepniemy, poszukamy tutaj chromu. Dobra, no i kolejny raz. Najpierw roztwór siarczanu chromu. To będzie druga probówka. Tak. A z kolei tu mamy NaOH. Dodamy tam roztworu NaOH. Ta barwa jest dosyć intensywna. Proszę, strącił nam się najpierw zielony osad wodorotlenku chromu 3. Jeżeli dodamy nadmiaru, tak, to ten osad także się zacznie roztwarzać. Spróbujemy go tutaj troszeczkę pomóc. O, może nie widać całkiem, że jest klarowny, ale generalnie się roztworzył. Spróbujemy go troszeczkę jeszcze rozcieńczyć w drugiej probówce wodą, żeby to było lepiej widoczne, że jest tutaj roztwór. Ja sobie tej wody doleję. Gdzie ja mam wodę? Tutaj. Troszkę tej wody dolejemy i miejmy nadzieję, będzie lepiej widać, że jest roztwór. Widać. Już co niecoś widać, może jeszcze trochę. O! Teraz mam nadzieję, że już widać, że jest to klarowne, przeźroczyste. Przeźroczyste. Przy takim stosunku molowym, jaki tam dałem, też powinniśmy otrzymać ten heksahydroksochromian. Te kompleksy chromu mają to do siebie, że w wysokich temperaturach ulegają one rozkładowi z odtworzeniem osadu wodorotlenku chromu.
Zaraz to oczywiście zobaczymy. Chwilę to oczywiście musi potrwać, bo temperatura w probówce musi odpowiednio wzrosnąć. Mamy tutaj wrzącą łaźnię wodną. A teraz przejdziemy do... Już chyba się coś zaczyna dziać, czy jeszcze nie? O, na górze już widać. Już tu widać takie zmętnienie. Zaraz do tej probówki wrócimy. Oczywiście teraz poruszymy kwestię związków żelaza, które są właśnie tym kontrowersyjnym przypadkiem. Gdzie jest fioleczka z Fe2+? W każdym razie gdzieś ją na bok odstawiłem, ale to mniejsza o to, bo roztwór, który przygotowałem, jest nieco mętny z tego powodu, że Fe2+ pod wpływem tlenu atmosferycznego lubi się utleniać i strącają się gorzej rozpuszczalne jakieś tam hydroksosole żelaza 3. Z tego powodu ja sobie odwirowałem ten roztwór. Tu jest roztwór klarowny po odwirowaniu tego osadu i przedmuchuję argonem, żeby uniknąć właśnie utlenienia. Mam tam atmosferę argonu. Zakładam, że i większość tlenu rozpuszczonego w wodzie też się wydmuchała. Tu jeszcze przełożymy to na chwilkę, żeby nie pozwolić na dostawanie się powietrza. Argon jest cięższy od powietrza, więc on dobrze chroni, bo nie ucieka po prostu z probówki. On dyfunduje powoli z probówki. W szkolnych podręcznikach... O, wrócimy do tej probówki. Proszę, odtworzył nam się osad wodorotlenku, taki galaretowaty, wodorotlenku chromu. Czyli chrom mamy już jakby załatwiony. No dobrze, to wróćmy teraz. Tu specjalnie wykonam dwa doświadczenia do tego naszego chlorku żelaza 2. Zmienię sobie może końcówkę. Nie muszę jeszcze zmieniać. Tu mamy ten nasz roztwór chlorku żelaza 2, lekko taki zielonkawy. Może tego tu za bardzo nie widać, ale on jest taki lekko zielonkawy. No dobrze. Dodamy znowu tę samą objętość, czyli 3 ml roztworu zasady, czyli otrzymamy tutaj stechiometrię, no tu akurat będzie lekki nadmiar. Powinienem zrobić w takim razie 2 ml, żeby było stechiometrycznie. Przestawimy sobie pipetę na 2 ml, bo to jest przecież związek żelaza 2. Teraz dopiero będzie stechiometrycznie. Trącił nam się wodorotlenek żelaza. Oczywiście jest on zielonkawy, a nie biały, bo jednak tam trochę tlenu pozostało. Ale pytanie, co się stanie, jeśli ja tam dodam nadmiaru tej zasady? No czy on się roztwarza? No na pewno to wygląda nieco inaczej, jak dodaję tam tej zasady. Pytanie, czy on się na pewno roztwarza? Dodajmy więcej. No i czy widzimy tutaj roztwarzanie? No niespecjalnie. No ktoś może powiedzieć, ale przecież widać, że osadu ubyło. No pytanie, czy osadu na pewno ubyło? Powtórzymy to doświadczenie na drugiej probówce. Specjalnie to, bo chcę pokazać z jednego powodu, zaraz wyjaśnię. Powtórzymy, ale nie tak całkiem wszystko zrobimy to samo. Zobaczmy, co się stanie tutaj. No, na chwilę możemy usunąć. Dodamy najpierw, żeby strącić stechiometryczną ilość. Tak. A teraz... Gdzie ja mam końcówkę od wody? Gdzie ona mi się podziała? Tutaj. Teraz dodamy tam wody. Po prostu rozcieńczymy ten osad. Tak? No on też się będzie troszkę zmieniał. No po prostu rozprowadzamy tę samą ilość osadu w większej odległości wody. Nie ma tutaj roztwarzania. Po prostu rozprowadziłem osad w większej objętości, więc wydaje się go wizualnie, że się roztwarza, a tak naprawdę on się nie roztwarza. Tu już widać ślady utlenienia i zmianę barwy. Tu za chwilę będzie to samo. Tak naprawdę on się nie roztwarza. Tu proszę nawet widać, że już widać, że osiada. Tak? Nie roztwarza, tylko go rozprowadziliśmy po większej objętości.
I to jest jedyna obserwacja. No dobrze, w takim razie sprawdźmy, co się stanie z wodorotlenkiem żelaza 3, który ponoć według niektórych podręczników szkolnych jest amfoteryczny. Jeszcze pokażę fragment podręcznika, to znaczy słabo się to wydrukowało, bo to jest zdjęcie, które dostałem kiedyś na Messengerze, nieważne od kogo. W każdym razie podręcznik szkolny sugeruje, że wodorotlenek żelaza w obecności nadmiaru NaOH no, przechodzi w rozpuszczalne kompleksy, sole kompleksowe tego żelaza i że powstaje w ogóle niebieska barwa albo jakaś inna tam barwa. Czy my tutaj coś takiego widzimy? No raczej nie, nic się nam tutaj nie roztwarza. Ale w takim razie wiemy już, że tu na razie nic. Jeszcze do tego przypadku też wrócimy. No to sprawdźmy, co w przypadku żelaza 3. Gdzie ja mam końcówkę odpowiednią? Tu jest 2 plus, tu jest 3. Dobra. W takim razie idziemy do tego żelaza 3 i zobaczymy, czy tutaj z kolei coś się stanie. No, możemy sobie dać 3 ml. Dobra. Tu mamy roztwór chlorku żelaza 3. A teraz muszę przestawić pipetę na 3 ml, żeby było stachiometrycznie. Dobra, strącił nam się osad wodorotlenku żelaza. 3 zresztą. Dodajmy nadmiar od czynnika. No, widzę, że to tak było na styk. No i mamy powtórkę z rozrywki. Czy się tu na pewno coś roztwarza? Nie roztwarza się, nawet ja już widzę, że zaczyna osiadać od góry, że zaczyna opadać, robi się jaśniejsza warstewka na górze, bo po prostu osad powoli sobie idzie na dół. No dobrze, na zimno nie, to może spróbujmy na gorąco. Włożmy tę probówkę do wody i chwilę poczekamy, czy tam coś się stanie. Czy zauważymy jakąś charakterystyczną, tę słynną niebieską barwę, czy tam ciemną niebieską barwę od właśnie tych soli żelaza. Być może mamy za małe stężenie, tak? Niektórych może tutaj dziwić ten magnes i specjalnie tu jest właśnie magnes, to nie jest pomyłka. Ja sobie jeszcze wejdę. Pomyłka, bo sobie go nie przygotowałem pod ręką. No zobaczmy, czy coś się dzieje. O, widać, że osad ładnie opada, tak? Że roztwór tutaj jest klarowny i przede wszystkim bezbarwny, czyli nie zawiera tych słynnych związków różnych niebieskich i innych kolorów, które można spotkać w literaturze. Argon może zakręcę, żeby nam tu nie syczał, które można spotkać w literaturze. Tu zróbmy to samo z tą probówką, czy tutaj się cokolwiek stanie. Co jeszcze tutaj chciałem pokazać? Może po prostu mamy za małe stężenie. No to dodajmy. Zrobmy sobie jeszcze jedno doświadczenie. Oj, troszkę za mało. Dodajmy więcej tego roztworu chlorku, znaczy dodajmy roztworu chlorku żelaza jeszcze raz, ale mamy po raz kolejny chlorek żelaza 3, tak? Ale teraz użyjemy 10-molowego roztworu wodorotlenku sodu, tak? Czyli kilka razy bardziej stężonego. No, żeby po prostu tu od razu będzie kilkukrotny nadmiar, mimo tej samej objętości, tak? Widać, że osad jest. Ten roztwór się jeszcze całkiem dobrze nie zmieszał, z tego powodu, że różnica gęstości i lepkości jest taka, że ten wodorotlenek nam poszedł na dół, zanim się zmieszał z tym roztworem. Musimy to po prostu roztrzepać, tak? No i widzimy, że znowu mamy osad, nie ma klarownego roztworu. Nawet 10-molowy roztwór nie roztwarza nam tego wodorotlenku
żelaza. No włóżmy to też do tego. Proszę zobaczyć, co się stało w tych probówkach. Tutaj wodór, tlenek, żelaza. 2, tak? Tu mamy oczywiście silnie zasadowy roztwór nad nim. Ładnie sobie opadł, skoagulował. To jest ta probówka. Tu mamy wodór, tlenek, żelaza. 3, również w zasadowym roztworze, silnie zasadowym na górze. No zobaczymy, czy tutaj coś się stanie. I teraz mała niespodzianka. Zrobimy jeszcze jedno doświadczenie, ale z magnezem. Z tym, że użyję troszkę mniejszej ilości, żeby to zademonstrować. Mam nadzieję, że mi się uda. O, jest mi magnez. Mam nadzieję, że się uda. Mianowicie, to zrobimy troszkę mniejszą ilość. Dobra. Tam jest sobie 1 ml. Dobra. 1 ml, tak? Jeśli ja teraz dodamy tam tego mniej stężonego, żeby wszystko widzieć. Dodamy tego mniej stężonego. Ale tam sobie na razie. Uczymy się, że jest to wodorotlenek zasadowy. Ja tutaj też od razu zmienię ustawienia. Damy troszkę mniej. Damy tak równe objętości. Będzie lekki nadmiar, co prawda, ale to nam akurat nie zaszkodzi. Uczymy się, że jest to wodorotlenek zasadowy. No cóż, to się zdarza. Że jest to wodorotlenek zasadowy. No rzeczywiście. Strącił się, mamy tam lekki nadmiar zasady. Ale dodajmy tam teraz tego właśnie bardzo stężonego roztworu wodorotlenku sodu. A dodamy sobie go na przykład 5 ml od razu. A co się będziemy szczypać? Dobra, 5 jest. I dodajmy. Dodamy jeszcze raz. No i teraz pytanie, co tutaj się z tym osadem dzieje. Czy ja go tylko rozcieńczyłem, czy on nam się roztworzył? Częściowo przynajmniej. Zrobimy to doświadczenie jeszcze raz, tylko po prostu sobie zmienimy probówkę. Jest tak. Gdzie jest ten małocha tutaj? Dobrze. A teraz tam dodamy po prostu wody, żeby widzieć te różnice. Czy to jest kwestia rozcieńczenia osadu, czy jego roztwarzania. 2 razy po 5 ml wody. Porównajmy wygląd tych dwóch probówek. Jeszcze tu na wszelki wypadek zamieszam. Porównajmy wygląd tych dwóch probówek. No, widać lekką różnicę. Może ona nie jest specjalnie duża, ale widać, że tutaj osadu jest mniej. Widać, że wodorotlenek magnezu częściowo roztworzył się w nadmiarze wodorotlenku sodu. Jeżeli ja bym tutaj teraz wsypał troszkę stałego, o proszę zobaczyć, tutaj ten stężony roztwór wodorotlenku sodu również na gorąco nie powoduje nam roztworzenia związków żelaza. Tu jeszcze szybko to przerzucimy. Wsypiemy sobie tutaj troszeczkę. A jeszcze. Dobra. Wsypiemy.
i wrzucimy do tej łaźni wodnej, żeby może było szybciej. Zobaczymy, czy to nam coś da. W każdym razie proszę Państwa, żeby ten film jakoś zakończyć, bo już trwa dosyć długo, to powiem, o co chodzi. Część podręczników twierdzi, łącznie z Bielańskim, o amfoterycznych właściwościach wodorotlenków żelaza, zwłaszcza żelaza 3. Ten jest bardziej zasadowy, ten bardziej kwasowy. Można spotkać w zbiorach zadań takie przypadki, że ktoś twierdzi, że strąca osad, który się roztwarza, albo że rozdziela związki żelaza 2 od związków żelaza 3, dodając nadmiaru zasady. Jeden wodorotlenek się roztwarza, drugi zostaje. To jest oczywiście bzdura. Takie reakcje nie zachodzą, tak jak tutaj zapisałem, że ani ta reakcja nie zachodzi, ani ta reakcja nie zachodzi. I część podręczników zawiera taką informację. Skąd się to wzięło? Dokładnie nie wiem, ale prawdopodobnie jest to wynik błędnego odczytania tak zwanego wykresu Purbo dla na przykład żelaza. Gdzie się pojawia anion żelazianowy, to jest fakt, ale proszę Państwa, to jest przede wszystkim w praktycznie stopionym NaOH, a nie w roztworach typowych, przy typowych stężeniach w roztworach wodnych. Podręcznik Milczawskiego i Marczenki zawiera informację, że wodorotlenki żelaza wykazują charakter wyłącznie zasadowy w środowisku wodnym. I to jest prawda. I to jest akurat prawda. To jest podręcznik, który tutaj się akurat nie myli. Tu jeszcze oczywiście sobie uzupełnimy ten schemat reakcji. Ta reakcja z kolei zachodzi. Co prawda równowagowo, co prawda ona wymaga sporego nadmiaru i dużych stężeń, żeby ten otrzymać, ten magnezjan, ale po prostu w reakcji z NaOH powstaje nam taki związek. Tetrahydroksomagnezjan sodu. Żeby nie być znowu gołosłownym, bo tego bardzo nie lubię, proszę bardzo, tu jest wydrukowana strona z preparatyki nieorganicznej Brauera, sodu tetrahydroksomagnezan i przepis jego otrzymywania. Wymaga to bardzo stężonych roztworów wodorotlenku sodu. Na drugiej stronie jest informacja, że wprowadzony do wody po prostu hydrolizuje z utworzeniem wodorotlenku magnezu. To samo dzieje się z tymi solami żelaza, które można otrzymać na przykład w stopionym wodorotlenku sodu. Po wprowadzeniu do wody one od razu rozpadają się właśnie na ten wodorotlenek żelaza. W wodzie nie można przeprowadzić takiej reakcji, jak twierdzi część podręczników. Bielański nawet pisze, że liczba koordynacyjna dla żelaza jest 8 w tych kompleksach. Nie wiem, skąd wziął taką informację, ale tak jak ja twierdzę, autorzy podręczników bardzo często piszą o rzeczach, których nie widzieli, tylko przepisują po prostu inne źródła, nie weryfikując pewnych informacji po drodze. Czy tutaj nam się to rozpuściło? No nie wiem, czy tu widać jakąś specjalną różnicę, ale tego już nie będę może próbował, że tak powiem, ujednorodnić. Tak czy siak było widać różnicę, że bardziej amfoteryczny charakter ma wodorotlenek magnezu niż wodorotlenek żelaza 3 czy 2. A pytanie, skąd się to wzięło, skoro uczymy się o tym, że jest to wodorotlenek zasadowy. Jeżeli popatrzymy w układ okresowy, to nad magnezem jest bery, którego tlenek i wodorotlenek jest typowym związkiem, są typowymi związkami amfoterycznymi. Ale właściwości pierwiastków się zmieniają stopniowo, a nie skokowo, jak w systemie zero-jedynkowym. Nie ma, że jest tak albo tak. Pod nim jest magnez, który jest takim przejściowym pomiędzy tlenkiem, daje tlenki o charakterze przejściowym pomiędzy zasadowymi, typowymi zasadowymi, a amfoterycznymi. Słabo amfoteryczne właściwości ma również wodorotlenek magnezu, a dopiero wodorotlenek i tlenek wapnia są jakby pierwszymi typowymi w tej grupie wodorotlenkami, związkami zasadowymi. Natomiast, no i poniżej oczywiście też. Natomiast wapnia jest taki przejściowy. Podobnie jak i na przykład wodorek wapnia ma charakter przejściowy, więc świat nie jest zero-jedynkowy. Natura się nie dostosowuje do tego, co sobie ludzie wymyślili, tylko po prostu nasze myślenie trzeba do tego dostosować, a nie na odwrót. Więc
Po prostu tu takie może być zdziwienie, ale to objawy tej reakcji można zaobserwować tylko przy bardzo dużych stężeniach, tak? I to jeszcze widać, że jest to równowagowe, że nie roztworzył mi się ten wodorotlenek całkowicie. Ponadto praktycznie cały wodorotlenek magnezu się strąci, jeśli zastosujemy takie typowe stężenia typu 1-2 mole na litr wodorotlenku sodu, no albo niższe. Dopiero takie, ale to są no, w pracach takich probówkowych bardzo rzadko używane roztwory o takich stężeniach, byśmy tutaj mogli coś zaobserwować i nam by się ten wodorotlenek całkowicie nie strącił. No ale tak czy siak widać, że tu różnica była widoczna, a czy tutaj była widoczna, no to to jest chyba raczej kwestia mało prawdopodobna, żeby coś nam się tam działo. Nie widzę tu w ogóle tego mitycznego zabarwienia. Da się otrzymać żelaziany, ale stopiając tlenki i wodorotlenki żelaza z NaOH albo z KOH, czyli w temperaturach wysokich, tak, a nie w roztworach wodnych, bo one wprowadzone do wody od razu hydrolizują z utworzeniem właśnie tych wodorotlenków żelaza, które się strącają. Okej, bo gadam trochę za długo, więc dziękuję wytrwałym i pozdrawiam.